Więc babciu, Stasia, będę mówił po imieniu. Złapcie chłopaki, tu mamy. Jak to było? Tak. O kurde se. To ty może tu danie, co? Pójdę, tak? Tylko uklęknij, może jakoś byś się nie zasłonił. Jeśli nie przypadł, to tą bluzę zdejmij. Musisz o spać, kurde. To śluzik. Musisz dwoma. Musisz dwoma. Dwoma. Dwoma musisz. Bo jak Tak, cię patrz. pierdolnie z Z zozą czy palcami coś, to już było. koniec będzie. Palcami musisz tak patrzeć, jak my mamy. Mimo, żeby cię opętało. Zasłaniasz trochę tu. I nie puszczaj palców w ogóle. Dasz radę Nie uklęknąć? z dwoma palcami? Tak? Tak. Tak. Kurwa. I nie No. puszczaj palców, nie? Słuchajcie, choćby nie wiem co, nie możecie puścić tego wskaźnika. Bardzo. O Kurwa! kurwa! Dobra, zaczynamy. Ja będę wzywał te duchy. Będziemy próbować ruszać. Lekko, spróbujmy tak na razie. O, tak będziemy próbować ruszać. Mocne, okrągłe ruchy. Kurde, aż strach mówić. Ale zaczynamy. My zebrani tutaj, Miłosz, ja i Sebastian, z szacunkiem do duchów i z szacunkiem do nadprzyrodzonych ogólnie rzeczy, historii, religii i wielu zdarzeń związanych z egzorcyzmami, postanowiliśmy na własne ryzyko na streamie na żywo na YouTube podjąć kolejną, drugą próbę, najprawdopodobniej ostatnią z tabliczką Ouija. Co się stanie, to się stanie. Czy jestem opętany, czy cerograf był, czy jest, czy moja mama jest opętana, nie wiem, ludzie. To po prostu trzeba stwierdzić, być tutaj, oglądać nas. Więc babciu Stasiu, wzywam cię, jeżeli tutaj jesteś, daj nam jakiś znak. Babciu Stasiu, przyjdź do nas. Mama często mówi, że daje się znaki, że jesteś tutaj. Patrz, nie! Nie wchodzisz tu, demonie! Kurwa, nie wejdziesz tu! Kurwa! Nie wejdziesz tu! I chuj fałszywa. Nie puszczę cię! Nie puszczajcie zacznika! Nie przejdziesz tu! Babciu Stasiu, jeżeli tu jesteś, wzywamy cię! Babciu! Kurde, wskaźnika nie możesz! Nie możesz tu! Wyjdź stąd! Wyjdź stąd! Wyjdź, kurwa! Nie chcemy! Wyjdź! Do pokoju! Wyjdź! Nie ma pokoju! Nie ma wchodzenia! Kurwa! Nie wejdziesz tu! Nie wejdziesz! Ja pierdolę. Wyjdź stąd! Stówę pani dostanie! Idź usiądź do kuchni! Idź stąd! Zablokowane drzwi! Trzeba zamek założyć. Nikt tu nie wejdzie! Nie pozwolę, ale liczę się. Pa! Co? O, świat się ruszałem. O, kurwa. Wiecie. Kurwa, matka. O, za mało tu zejdę, nie? Tu za mało stanę. Chłopcz! Dobra, nie puszczamy już teraz. Miłosz! Ale to jest kurde. Dobrze. Babciu Stasiu, jeżeli tu jesteś, przybądź do nas, daj nam jakiś znak. Pomóż nam, daj nam znak. Chcemy zobaczyć, uwierzyć. Ruszajcie, zobaczymy. O kurde, chłopaki, ale bez ja, nie? Jak z... Normalnie ruszamy, robimy koła, zobaczymy. Babciu Stasiu, czy jesteś między nami? Przybądź.
Przybądź do nas, babciu. Potrzebujemy cię. Jeżeli jesteś wśród nas... Kurde. Nie chyba, co? Nie, nic? Nam się wydaje na razie. Ale czy po tych liczbach jeździmy na razie? Bo... Nie, po całej tablicy możemy jeździć, spróbować. Ale mi kuje serducho. Zostaje. Babciu Stasiu, prosimy cię, przybądź do nas. Jesteś nam potrzebna, chcę z tobą porozmawiać. Nic. Nie wejdziesz tu! Zostaw te drzwi! Sofijcze? Babciu Stasiu, szkoda, że nie przyszłaś. Drugą osobą, którą chcielibyśmy przywołać i sprawdzić, jest to osoba z polityki. Jest to osoba, która zasłynęła z wielu dobrych czy też złych rzeczy w polityce. Jego śmierć jest tajemnicą. Być może czegoś się dowiemy, ale pierw spróbujmy go wezwać. Andrzeju Leperze, legendo politycznych awantur dymów. Wiem, że byłeś nieugięty w tym, co robiłeś. Spotkała cię wielka krzywda. Więc jeżeli chcesz przyjść tutaj do nas i z nami porozmawiać, Andrzeju Leperze, daj nam jakiś znak. Porusz wskaźnikiem. Ruszajcie powoli. Ale palce mi drętwieją już. Cicho tam! Powaga! Andrzeju Leperze, jeżeli jesteś między nami, prosimy cię, daj nam jakiś znak, poruszaj wskaźnikiem. Ruszajcie, panowie. Dobra, jedziemy po całej teraz. Po całej. Duchu Andrzeja Lepera, jeżeli jesteś, daj nam jakiś znak. Nic, nie czujesz, że coś pcha? Nie. Andrzeju Leperze, wszyscy chcielibyśmy z tobą porozmawiać i zadać ci kilka pytań. Proszę cię, jeżeli jesteś tutaj, daj nam jakiś znak lub porusz wskaźnikiem. Ruszamy. No kurwa. Pierdolę zająć. Andrzeju Leperze. Andrzeju Leperze. Prosimy cię o jakiś znak. Nic. Słuchajcie, ani babcia, ani Leper, Andrzej, świętej pamięci, nie chcą z nami porozmawiać, nie chcą do nas przyjść. Zostały nam trzy duchy. O kurwa. BMW, jak tam kolana? Boże. Ale męczy to stanie. Boże, plecy. Zastanawiam się bardzo, jakie trzy duchy wybrać. I czy też demona. To jest już, nie wiem, jak to można nazwać. Czy my... Chcemy dalej w to iść. Ups. Nie wiem, muszę wdech złapać, wiesz? Co ty sobie w rękę zrobiłeś, ty? Nie miałeś tak? Parzył się pewnie. Kolejną się postacią... Po spociłeś się. Ol się spociłeś. Bo mi ciepło. Mówię z nim. Kolejną postacią, którą chcemy przywołać... Jest osoba również związana jeszcze z wyższym szczeblem politycznym. Jest to osoba, która zginęła w katastrofie lotniczej i już raz była próbowana do przywołania na Urzędniczą 2 w Toruniu. Chcieliśmy przywołać Lecha Kaczyńskiego, naszego, jak to można powiedzieć, patrona kraju. Który jak i on i wiele ludzi również bardzo potrzebnych państwu zginęło.
Więc nurtuje wszystkich pytanie, co się stało, jak był wypadek w Smoleńsku, jak ten samolot nieszczęśliwie spadł w drzewa. Taki samolot na pewno jest nieraz technicznie sprawdzany przed takim lotem dla takich ważnych ludzi. A my się nie poddamy, nie będziemy się bać. Chcemy się dowiedzieć, dlatego świętej pamięci Lechu Kaczyński, jeżeli jesteś z nami i w tym momencie chciałbyś powiedzieć, czy po prostu pokazać nam się, dać jakąś obecność swoją, proszę porusz wskaźnikiem. Nie chcemy ci zagłuszać twojego spokoju. Wiem, że teraz jesteś spokojny, wolny, ale Lechu Kaczyński, przybądź, prosimy cię, porusz wskaźnikiem, jeżeli jesteś. Lechu Kaczyński, porusz wskaźnikiem, jeżeli tu jesteś, prosimy cię, przybądź do nas, porusz wskaźnikiem, jest twój, jesteśmy twoją ręką, twoim wskaźnikiem, ruszaj mocno. Ale nie tablicą, chłopaki, nie tablicą. Jak mi serce napieprza. Bo już palce były. Aj, kurwa. O Jezu, on też zdrętwiały już. Lechu Kaczyński, przybądź do nas, jeżeli z nami jesteś, porusz wskaźnikiem. Coś was wolą tak palce? No. O kurde. Nie mogę puścić. Lechu Kaczyński, nie chcemy zakłócać twojego spokoju. Przybądź do nas, porusz wskaźnikiem. Chcemy dowiedzieć się, co się stało. Jesteśmy po twojej stronie. O Jezu, tam ciągle gadaj, tą rybę robi tylko. Wzięło się jej na jedzenie. Całe życie nie jadła, nic, a teraz nagle gotuje. Kurwa mać! Ale palce bolą. Dawaj radę, wytrzymały? Też raz tak zdrętwiały? No. To jest ból. Jeszcze tutaj się pali, nie? Zaraz mi się łapy spali. Lech Kaczyński chyba nie chce do nas przyjść. Się nie dziwię. O kurde, mama na przykład z Jackiem to w ogóle chyba nie wie, co się dzieje. Co próbujemy robić? Ona sobie tam pije piwko, robi ryby, a my tutaj i gramy z nadprzyrodzonymi siłami. Nie wiem, czy mogę wszystkie osoby przywoływać, które bym chciał, bo to już by było chyba skandaliczne. To by było już naprawdę na wysokim poziomie, chłopaki. Nie, kurwa, palce bolą. Nie można, jeszcze dwie osoby się spróbować przywołać. Mama, cicho! O ja pierdolę. Myślę, nie wiem, czyli gramy z ludźmi, którzy byli nazywani apokalipsą światową. Nie, chyba co? Nie, nie będzie. Nie wiem, czy to już pomyślałem, ale że banu nie było. No właśnie. Dobra, spróbujmy na poważnie spróbować z demonem. Tak, ludzie, słyszycie? Jest to jeden z demonów, który nieraz na nagraniach potrafił zaatakować ludzką duszę. Demonie Zozo, po strachu tabliczki Ouija, gdzie jesteś? Czy byś przybył? Twój wskaźnik czeka. Demonie Zozo, czy tu jesteś? Jeżeli tak, porusz wskaźnikiem. Ciężko utrzymać w ogóle. No. Palce tak zdrętwiały, że...
Demonie Zozo! Zozo, przybądź tu! Demonie Zozo, nie duchu, jeżeli jesteś, przybądź do nas, daj nam jakiś znak, porusz wskaźnikiem. Co tam robią? Nic. Kurwa, nie róbcie jajce. Co tam kurwa, co coś robi? Widziałem cień, jak ktoś tam szedł, więc kurwa nie mam... Nie możemy kurwa, tak robić! Spoko. Co jak co? Nie możemy tak robić, nie? Odruch. Odruch. A jak to nie był twój odruch? To był twój odruch? Kurwa. Mnie palce wygląda nie szybciej, kurde. Myślisz, że mi kurwa łatwo jest? To z szacunkiem. Co kurwa się nabijasz?! Taka jesteś cwana?! Demonie Zozo, czy tu jesteś?! Porusz wskaźnikiem i przybądź! Kurde no... Nie tak szybko, bo mi palce za uciekły. Paluchy moje! Zozo, po strachu demonów, przybądź do nas! Wskaźnik czeka! Nikt nie chce przyjść do nas. Za dużo tych świeczek. Parzy? Już jak mi nogi bolą. Dobra, panowie. Nie męczmy duchy, jeszcze spróbujmy z jedną postacią. Nie wiem, macie jakiś pomysł, gdzie z kimś spróbować? Ja wiem pewnie, o kim myślicie, ale to jest po prostu... Nie, co ty, żaden Hitler. Bin Ladena, dawaj. Na Stalinie. Bin Ladena, dawaj. Nie, nie mogę, nie. Tupak. Mi to nie pozwala... No, chrześcijańska wiara, która jest, może nie jest za wysoka, ale kilka cudów mnie w życiu spotkało. Dawaj, Shakura. Magika. Moim największym cudem jest moja matka. Największa. Pytaj, czy Tupac Shakur żyje, czy nie. Dobrze, czyli magika proponujesz. Mama! Ja pierdolę. Kogo trzymałaś? Nie wchodzisz tu! Nie wejdziesz tu, nie wchodź! Kogo przywołać? Co? Kogo przywołać? Co to pan Tupak? Dawaj Tupaka. Wiesz coś o nim? Matejkę! Dobra. Kto był? Pisarz. Dobra, czy jest jakiś duch żołnierza tego, co? A znasz? No czy w ogóle jakiś jest? Niech nie jest podróż. Cicho, cicho. A babkę z kiepskich? Tak, ona miała kurwa. Nie wiem, masz. A jak on się nazywał? Smoleń. YouTuber, wujka Google macie. Nie mamy, nie możemy kurwa, wiesz. Nie ingeruj kurwa w demoniczne moce teraz! Bogdan Smoleń. Panie ku świętej pamięci Bogdanie Smoleniu, znany jako listonosz Tadzio, dobrze? Edzio, kurwa. Edzio, z świata kiepskich, byłeś i jesteś ikoną śmiechu, zabawy, topową gwiazdą serialu Świat według kiepskich, więc Bogdanie Smoleniu. Daj nam jakiś znak, jeżeli tu jesteś, porusz wskaźnikiem i daj nam jakiś znak. Też bym kurwa na taką melinę nie przyszedł. No, bez tutaj byśmy chcieli, byśmy mogli tak improwizować, nie? Nie ludzie, to nie o to chodzi, tak? Bo... Ej, nie śmiejcie się. Powaga. Zjebał system. Bogdanie Smoleniu, znany jako Edzio Listonosz. Nieraz dzięki tobie bolał nas brzuch ze śmiechu, a twoja renta przynosząca ku świętej babki kiepskiej
by się nam przydała, więc jeżeli tu jesteś, porusz wskaźnikiem, daj nam jakiś znak. Święta duszyczko. Co ty, kurwa, niech ty przyjdzie. W ogóle. Focha mają. Kurwa, tyle świeczek zapaliliśmy. Bogdanie Smoleniu, porusz wskaźnikiem, błagamy cię, jeżeli tu jesteś. Przybądź. Chcemy jeszcze raz poczuć twoją obecność. Nic. Nie ma nic. To co, panowie? Żegnamy się, nie? Pożegnaj tam, trzeba. Więc na początku była moja babcia Stasia. Dziękujemy ci, babciu. Mam nadzieję, że nie przekroczyłaś wrót z nieba. Idź odpoczywaj w pokoju dalej. Andrzeju Leperze, również nie daj się tam, walcz o swoje. Nie pukać, kurwa! Cio! To jest... Matko Boska! Nie wzywaj Matki Boskiej w takim momencie! Zero religijnych rzeczy ma być! Kto był jeszcze? Duda? Nie. Smoleń. Bogdan. Kaczyński. Lechu Kaczyński, kurwa świętej pamięci, był prezydencie, przepraszamy cię, spoczywaj w pokoju. Demonie Zozo. Z szacunkiem. Żegnaj, jeżeli tutaj byłeś, to przepraszamy. I daj nam spokój. Nie chcieliśmy się tobie narazić. I... Bogdan Smoleń, aktorze, który na pewno nieraz zdobył świetną nagrodę, również dziękujemy, spoczywaj w pokoju. No i napij się z nami kielicha wódki, bo za chwilę kończymy. Mam nadzieję, że nie jesteś tu między nami w racji, ale możesz nas oglądać też z nieba. Dziękujemy, żegnamy się z tablicą. I co, zamykamy rozdział z tablicą? Tak. Luigia? Tak. Już nigdy? Już nigdy. Przyrzekamy sobie? Tak. Dobra, to już nigdy tablicy nie będziemy używać. Żegnaj tablico. O kurwa. Ty ten drugi. Ała. O, moje palce. No i ciul. Karton dawaj i odsyłam ją. Co? Kartonik dam, bo tam w tym momencie.